Cześć! Nazywam się Grzegorz. Dzisiaj przedstawię Wam już drugi odcinek serii Magicka Gina, który będzie pytał. Będziecie się poprzednio filmie. Dobra. Czyli będzie zgadł. Odcinkiem będzie, ja już opowiem, to poduszka. Tak wygląda, nie będę chcę pokazywać, bo myślę, że coś spadnie. A pokażę tak. O. I sobie. Tak. To włączamy. Cześć, maluchu. Jesteś gotowy na wyzwanie? Poszukaj w swoim domu czegokolwiek, co możesz wziąć w ręce. Schowaj to za plecy, a ja zgadnę, co to jest. Powiedz okej, kiedy wybierzesz przedmiot. Już wybrałem, więc mówię okej. Super! Zadam ci pytanie. Odpowiedz tak, nie, albo nie wiem. Możesz także powiedzieć, to zależy. Czy ten przedmiot mieści się w kieszeni? Nie. Bardzo ciekawe. Czy przedmiot, który chowasz, jest przeźroczysty? Nie. Aha, rozumiem. Czy tego przedmiotu używa się podczas posiłku? Nie. Czy ten przedmiot jest twardy? Twardy? Tak. Czy ten przedmiot jest twardy? Tak. Tak myślałem. Czy tego przedmiotu używa się do zabawy? Nie. No dobra. Czy ten przedmiot zazwyczaj znajduje się w kuchni? Nie. Okej. Czy tego przedmiotu używa się głównie na dworze? Nie. Bardzo ciekawe. Usiekał ty to. Czy ten przedmiot zazwyczaj znajduje się w łazience? Nie. No dobra. Czy przedmiot, który chowasz, wydaje dźwięki? Nie. Aha, rozumiem. Czy używa się tego przedmiotu w szkole? Nie. Czy ten przedmiot wyrzuca się po kilku tygodniach lub miesiącach? Nie. Tak myślałem. Czy ten przedmiot zazwyczaj znajduje się w ubikacji? Nie. Nie rozumiem. Powtórz jeszcze raz. Nie. No dobra. Czy jest to przedmiot dekoracyjny? Dekoracyjny? Nie! Okej. Czy przedmiot, który chowasz, jest większy niż piłka do koszykówki? Tak. Bardzo ciekawe. Czy tego przedmiotu używa się do czyszczenia domu? Nie. Aha, rozumiem. Czy ten przedmiot może się stłuc, jeśli upadnie? Nie.
Czy przedmiot, który chowasz, jest z papieru? Nie. Tak myślałem. Czy można włożyć coś do tego przedmiotu? Nie. No dobra. Czy ten przedmiot podłącza się do gniazdka elektrycznego? Nie. Okej. Czy przedmiot, który chowasz, wykorzystuje się w sportach? Nie. Bardzo ciekawe. Czy tego przedmiotu używa się głównie w lecie? Nie. Aha, rozumiem. Czy ten przedmiot nosi się wokół pasa? Nie. Czy nazwa tego przedmiotu zaczyna się na literę W? Nie. Tak myślałem. Czy nazwa tego przedmiotu zaczyna się na literę P, jak papuga? Tak. Czy możesz powtórzyć? Tak. Co jest? Tak. Nie rozumiem. Powtórz jeszcze raz. Tak. O, no dobra. Mam cię. Założę się, że przedmiot, który tam chowasz, to przepychacz. No i co, mam rację? Nie. No dobra. No dobra, chyba wiem. Coś mi się wydaje, że przedmiot, który tam chowasz, to półmisek. Zgadza się? Nie. Okej. Czy z tym przedmiotem się śpi? Tak. Okej. Czy przedmiot, który chowasz, jest ubraniem? Nie. Bardzo ciekawe. Czy ten przedmiot jest prostokątny? Prostokątny, tak. Czy ten przedmiot jest prostokątny? Tak. Aha, rozumiem. Myślę, że już wiem. Nie podpowiadaj. Może gadnie w końcu. Mój geniusz podpowiada mi, że przedmiot, który masz za plecami, to poduszka. No i co, mam rację? Tak. Czy możesz powtórzyć? Tak. Ha, ale ze mnie mistrz. Czasem sam nie wierzę, jaki jestem mądry. To co? Jeszcze jedna runda? Nie. To na razie. Pa, pa. No, czyli Magic Jill. Ogad, że to jest poduszka. Niestety nie zdążymy na dzisiaj drugiej rzeczy zrobić, bo właśnie dochodzi tak 10 minut po 8. Przepraszam, że ja późno właśnie nagrałem, ale okej, okay, bo miałem czas tylko na jedną rzecz, a jutro jak zdążę, to może zrobimy Magic and Jimem dwa albo trzy rzeczy, więc wyczekujcie na kolejny odcinek z Magic and Jimem. Pozdrawiam Karolina Frust, która wczoraj wypożyczyła Magica Gina. No i to tyle było w dzisiejszym odcinku. Dzięki i do zobaczenia. Pa, pa!